To, co teraz możecie cały czas widzieć, to tryby Burzy Ognia, czyli tryby Battle Royale w Battlefield 5. Przede wszystkim miał miejsce ogromny wyciek, który zdradza nam wszelkie informacje na temat arsenału, jakim będziemy mogli grać. O pojazdach jak na przykład helikopter, który możemy się przemieszczać, oraz wszelkie mechaniki, które będzie ten tryb wykorzystywać. Dodatkowo mamy zdjęcie mapy, na której będzie on miał miejsce, a także filmik wprowadzający, w którym kryje się gameplay z tego trybu. I w tym materiale dowiecie się wszystkiego o Burzy Ognia w Battlefield 5. Jestem Yahoo i zapraszam do oglądania. Zacznijmy przede wszystkim od mapy, na jakiej przyjdzie nam grać. Jest to mapa, którą widzieliśmy od pierwszych zwiastunów. Jest ona usytuowana w Norwegii, oczywiście w górskim terenie, który jest tak zaprojektowany, aby miejsce walki otaczały wysokie góry, które uniemożliwiają nam opuszczenie lokacji. Jak możemy zobaczyć z filmiku wprowadzającego nas w tryb, mapa nie jest wcale taka mała, myślę odpowiednio dopasowana do 64 graczy. Mamy tu oczywiście duże zróżnicowanie terenu. Są wzniesienia, jezioro oraz pojedyncze hangary i skrytki, o których za chwilę. Małe wioski charakterystyczne dla tego trybu. Z filmu można również wyłapać, co ciekawe, stację kolejową. Sama mapa wygląda jak dla mnie bardzo fajnie. Patrząc po raz pierwszy można odczuć wrażenie, że wszystko jest dobrze zbalansowane. W końcu tryb był bardzo długo dopracowywany. Z każdym kolejnym dniem będziemy dostawać coraz więcej filmików z rozgrywki, pełną listę broni, a także nową zawartość do podstawowej gry wraz z mapami. Dlatego zapraszam do subskrypcji kanału, aby tego wszystkiego nie przegapić. A teraz przejdźmy do kolejnych rzeczy z Burzy Ognia. W grze będziemy mieć opcję w liczbie drużyn będących na mapie. To znaczy na serwerze będzie 64 graczy i będziemy mogli grać w grę w solówkach, w parach z jednym znajomym oraz po 4 graczy w oddziałach. Co jest dobrą opcją, że na początku mamy to już do wyboru. Będziemy mogli wybrać dowolną klasę, to jest medyk, szturmowiec, wsparcie czy zwiadowca, oraz ich ubiór dowolnie spersonalizowany przez nas. Jednak nie będziemy mogli korzystać z funkcji tych klas. Medyk nie będzie miał nieograniczonej ilości apteczek, a wsparcia amunicji. Klasy będą, jak mówią twórcy, pełnić tylko rolę wyglądu. Jeśli chodzi o wyposażenie, jakie będziemy mogli wykorzystać, mamy normalny podział na typy broni. Strzelby, pistolety maszynowe, karabiny maszynowe, snajperki, karabiny powtarzalne, pistolety i tym podobne. Generalnie wszystko to, czym będziemy mogli grać w normalnej grze. Każda broń będzie miała inny typ amunicji, którą będziemy mogli strzelać, więc trzeba będzie uważnie ją selekcjonować. Każda broń będzie podzielona, oprócz pistoletów, na klasy rzadkości. Podstawową, rzadką i epicką. Im lepsza rzadkość, tym więcej dodatków będzie posiadać dana broń. Z coraz lepszą rzadkością broń będzie posiadała lepszy celownik, większy magazynek, specjalizację, mniejszy odrzut, czy w przypadku strzelb możliwość strzelania jako breneki. Będziemy mogli znaleźć również 3 rodzaje plecaków, z oczywiście z coraz większą pojemnością, co pozwoli nam nawet na 3 bronie w ekwipunku i wiele innych gadżetów, jak wybuchy, apteczki czy amunicja. Dodatkowo będą 3 rodzaje zbroi. Każda będzie dawać coraz więcej dodatkowego życia. Na mapie będą porozmieszczane dodatkowo różnego rodzaju bunkry, skrytki czy inne punkty, które musimy przejąć i opanować lub wykonać jakieś zadanie, które nie mają być za specjalnie wymagające. Jeśli uda nam się to zrobić, będziemy mieli możliwość do zdobycia epickiego ekwipunku, możliwość do wezwania zaopatrzeń, rakiety V1, ostrzału artyleryjskiego, zrzutu zaopatrzeń i tego typu rzeczy. Niektóre nowe, o których jeszcze na razie nic nie wiadomo. Będziemy również dzięki opanowaniu danych miejsc mieli możliwość do posiadania epickiego pojazdu. Pojazdy będą podzielone na te transportowe, dostępne od początku na mapie, oraz takie, które będziemy mogli zdobyć za wcześniej wspomniane zadanie, zdobycie miejsc, których trochę ma być, więc możecie być spokojni. Pojazdy, jakie znajdą się w Burzy Ognia, to Kubelwagen, Kettenkrat, traktor MH-101 Oktor, Half-Track Nomag, Shimwagon, Pickup, Stawkar, czołgi oraz helikopter, co ciekawe, o którym opowiem zaraz wam parę ciekawostek. Niektóre pojazdy będą dostępne od razu na mapie i będą to pewnie te, z których nie możemy strzelać, a także pojazdy za te zadania, jak pewnie czołgi i helikopter, jako taka niekonwencjonalna opcja poruszania się. Na razie o pojazdach wiadomo tyle. Śmigłowiec, który pojawi się w grze, to Flettner FL-282 Colibri. Śmigłowiec konstrukcji niemieckiej z okresu II wojny światowej, produkowany przez firmę Antona Flettnera. Jest to pierwszy śmigłowiec na świecie produkowany seryjnie. Colibri był pierwszym śmigłowcem użytym w działaniach bojowych. W czasie II wojny światowej został przetestowany na Bałtyku przez Kriegsmarine jako śmigłowiec pokładowy w 1942 roku oraz na śródziemnomorskim teatrze działań wojennych.
Planowano także użycie nieuzbrojonych FL-282U jako śmigłowców rozpoznawczych operujących z okrętów podwodnych dalekiego zasięgu. Niestety nie było ich dosyć dużo. Taka o ciekawostka, bo znajdzie się on w grze. I bardzo fajnie, będzie nowa opcja poruszania się. Na samym początku rozgrywki będziemy lecieć samolotem Ju-52-3C, z którego będziemy lecieć na spadochronach w dowolne miejsce. Do momentu znalezienia broni posiadać będziemy zawsze broń białą, aby mieć oczywiście czym bronić. Fajnym aspektem, o którym należy wspomnieć, to fakt, że jeśli zostaniemy powaleni, będziemy mogli się czołgać i strzelać jedynie z pistoletu do momentu reanimacji przez naszego znajomego, co jest świetnym rozwiązaniem. Trzeba będzie jednak, co jest logiczne oczywiście, posiadać pistolet w chwili powalenia, ale może się to zmienić i na bieżąco będę was o tym informować. Oczywiście strefa będzie się ciągle zmniejszała i będzie to tytułowa burza ognia. I to tyle, co na razie wiemy po wycieku z plików i filmu informacyjnego. Jak dla mnie jest to zapowiedź czegoś dobrze przemyślanego i zbalansowanego. Jednak przekonamy się o tym, jak dostaniemy tryb na stałe do gry. Mam tylko jeszcze do was pytanie. Co wy o tym wszystkim sądzicie? A w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby nie przegapić najnowszych informacji z Battlefielda. Jestem Yahoo. Do zobaczenia. Cześć. Survive.